projekt Chemia w kolorach tęczy z gimnazjum nr 4 w Sanoku pokazujemy ciekawą chemię, która ma uczniów do chemii przekonać, aby po prostu się zaczęli uczyć tego przedmiotu. Tworzyliśmy w tym projekcie, zmienialiśmy barwy kwiatów, korzystaliśmy z różnych wskaźników chemicznych oraz po prostu chcieliśmy właśnie to pokazać, że chemia może być też również w kolorach. To nie jest nudny przedmiot. Przywiozłyśmy różne pamiątki oraz zdjęcia związane z kulturą Łemków, której dotyczy projekt przez nas zrealizowany śladami Łemków grupy etnicznej w gminie Komańcza. Strój z mojego rodzinnego domu. On jest robiony ręcznie przez ciotkę mojego dziadka. Wszystko jest haftowane ręcznie. Tutaj jest zapaska, tu jest spódnica, to jest serdak. Ten serdak jest jeszcze robiony z munduru austriackiego. Tutaj wszystko ręcznie, no i koszula. Tu jest moja babcia, a tu jest moja prababcia w strojach. Tu jest, w tym stroju jest moja babcia, a tu jest prababcia w drugim. Warto podtrzymywać tą tradycję, żeby nie zapominać o nich. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że możemy gościć festiwal projektu. A wiecie dlaczego się cieszę? Dlatego, że pracujemy tą samą metodą projektową. Centrum Nauki Kopernik zostało tą metodą zbudowane i strasznie się cieszę, że ta metoda się upowszechnia wśród Was, że też zaczynacie tą metodą pracować i na pewno tą metodą zbudujecie niejedno takie centrum, a może coś większego. Nie jestem historykiem, naprawdę. Ja się nie muszę na tym znać, co Wam się udało zrobić. Tłumaczcie mi, a ja będę Wam bardzo wdzięczny. Przyjechaliśmy z projektem pokazującym, jak brydż jest wspaniałą grą, jak rozwija umysł, no i jaką jest świetną zabawą, jeśli się gra w odpowiednim towarzystwie. Poruszamy temat piękna i w taki sposób, że przedstawiamy nie tylko takie piękno, jakie wszyscy uważają, tylko pokazujemy, że jest ono w każdej dziedzinie naszego życia. Począwszy od na przykład takiej fizyki, na przykład układ planet, po biologię, na przykład jakieś odgłosy zwierząt, też na przykład samych ludzi, nie liczy się tak naprawdę wygląd, tylko to wiadomo, wnętrze. Idea jest taka, żeby w szkołach, w nauczaniu wprowadzać nowe technologie, bo uczniowie chcą się uczyć w taki sposób, który jest im bliski, który jest dla nich naturalny. A my w szkole z klasą 2.0 próbujemy nauczycieli szkoły do tego zachęcić. Nie jest tak, że my uważamy, że szkoła się powinna przenieść do internetu. Są szkoły, które robią projekty korzystając z internetu, ale równocześnie chodząc po muzeach, malując, rysując, robiąc bańki mydlane czy roboty. Robiliśmy tą prezentację metodą stop motion. Codziennie przychodziliśmy do tego samego miejsca i robiliśmy zdjęcie z zimy, zima zmieniająca się na wiosnę i z tego wynikła prezentacja. Tak mi się spodobało takie prezentacje, że na wakacje sobie wymyśliłam, że będę robił matematyczno-sportowy film przez wakacje. Tak codziennie troszeczkę zdjęć, no i żeby wyszedł jakiś film. Wystarczy się rozejrzeć, co tutaj się dzieje, ile entuzjazmu, ile dzieci, ile produktów wykonanych, prawda, narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ci młodzi ludzie strasznie się starają, a poza tym, proszę zobaczyć, mają wsparcie nauczycieli. Sami tego wszystkiego by nie zrobili. Także inicjatywa fantastyczna, taki, powiedziałabym, ruch oddolny, tak, dzieje się coś ciekawego i o to chodzi w edukacji informatycznej. Masz jakieś pytania? Słuchajcie, możemy poprosić pana dyrektora? Zapraszamy pana dyrektora, bo jest już pan ekspert. Niech pan dyrektor. Sam poprosimy tam na krzesełko. Dzień dobry, panie dyrektorze. Przeprowadzimy doświadczenie. Co przewodzi prąd, a co nie? Możemy zobaczyć, że aluminium przewodzi. Nie przewodzi drewno, a metal będzie przewodził.
Jeżeli pytam dzieci, co jest dla nich najfajniejsze, no również mówią, że to, że się mogły bawić przy nauce. Czy każdy tego potrzebuje, prawda? Dzieci i dorośli, my jesteśmy z tej samej gliny ulepieni, w związku z tym potrzebujemy działania, aktywności. A taka propozycja edukacyjna właśnie tego dostarcza. Projekt z użyciem nowych technologii to jest coś, co wprowadza te nowe technologie, można powiedzieć, do takiego oficjalnego obiegu edukacji. Bo tu nie o to chodzi, żeby po prostu używać technologii, ale o to, żeby w ogóle zmieniły się trochę metody pracy szkoły. Żebyśmy troszkę w inny sposób pracowali, coś robili wspólnie, razem, trochę z tej szkoły wychodzili, współdziałali, przedzierali się wspólnie, uczeni i nauczyciele, przez ten gąszcz zalewu informacji. Bardzo mi się to podoba. Przede wszystkim to, że rzeczywiście z tych projektów, które do tej pory zobaczyłem, że wszystkie dzieci były w to zaangażowane, tak, wszystkie aktywnie brały w tym udział. Same jakby o tym projekcie opowiadały z taką werwą i naprawdę dużo się widać przy tym też nauczyły. I chcą się też dzielić ze swoimi kolegami, koleżankami, także z młodszych klas. O nich też myślą. Bardzo mi się to podoba. Tematem naszego projektu są bryły obrotowe, które chcieliśmy tak jakby pokazać uczniom, żeby zainteresowali się, że nie tylko nauka to kucie w zeszytach, w podręcznikach, to też są technologie różnego rodzaju, laptopy, tablety, prezentacje w formie komiksu, doświadczenia. Tu są piękne, ciekawe projekty. Ja chętnie zobaczyłbym wszystkie stanowiska. Niestety obawiam się, że nie będę miał tyle czasu, ponieważ spotkania z uczniami, szczególnie tymi młodszymi, są dosyć zajmujące. Ci uczniowie uczą się kilku spraw jednocześnie. Po pierwsze, opanowują jakiś tam dział nauki. Uczą się również prezentacji swoich wystąpień, a to jest nieocenione w życiu. Mi się podobało bardzo nauki angielskiego, te gry wszystkie. Najbardziej mi się podobały te takie eksperymenty z chemią. Na festiwalu wszystko mi się podobało, co do jednej rzeczy. Po prostu było super zorganizowane. No, jesteśmy pierwszy raz tutaj na festiwalu z dziewczynkami i jesteśmy pod wrażeniem. To jest wspaniała inicjatywa i myślę, że każdy tutaj może się realizować. Ja pracuję w świetlicy i na przykład to jest wspaniała dla mnie szansa rozwoju. Szkoła z klasą ma 11 lat. Jak to sobie uświadomimy, to ci uczniowie, którzy zaczynali w szkołach z klasą w 2003, w końcu 2002 roku, są już dziś moimi studentami. To jest nadzwyczajna zupełnie rzecz, że to tyle lat trwa, dojrzewa. Jest nadzieja dla naszej edukacji. Ja sama jestem matką, mam dzieci w szkole, obserwuję zmiany, które w szkołach zachodzą i myślę, że mamy wielką szansę naprawdę na to, żeby nasze młode pokolenia były już inne niż my, żeby miały większe możliwości, żeby były bardziej kreatywne, bardziej chętne, zmobilizowane do działania i to jest wielka nasza odpowiedzialność nas dorosłych. Dla mnie to jest takie wielkie święto, jak idę na kolejne spotkanie tego typu, jak dzisiaj z wami się tutaj mogłam spotkać, bo widzę, że już tej, znaczy, że właśnie, że nie ma żadnej siły, szkoła się będzie zmieniać, musi się zmieniać i my się z tego cieszymy, że się zmieniamy.